Nazywam się Józef Hen, jestem literatem. Niektórzy nawet nazywają to pisarzem. Opisałem je w Nowolipiu taka słoneczna plama na murze. Żeby być dobrym piłkarzem albo wielkim śpiewakiem. Trupa sąsiada. Czytać. Dużo strasznych snów przeżyłem, ale pamiętam przed samym najazdem niemieckim na Związek Radziecki, ja byłem na Wołyniu wtedy, śniło mi się, że jakieś ludziki otaczają mnie i każdy krzyczy widzisz, widzisz i tego nie zapomniałem nigdy. Zakończenie Świateł Wielkiego Miasta, kiedy nędzny Charlie dostaje kwiat od tej kwieciarki, której pomógł odzyskać wzrok i ona przekonuje się, że ten milioner to był ten nędzarz. Sheriff z filmu W samo południe. No, jest takich dużo, ale naprawdę przejmujący dla mnie wciąż jeszcze jest Jean Valjean z nędzników Wiktora i Go. Trudne pytanie. Mam swoje ulubione melodie i wiem, że to właściwie jest taki sentyment serenada Schuberta y, aria Poławiaczy pereł Bizeta ale te melodie odegrały pewną rolę w moim życiu jeśli chodzi o jedzenie to to się zmienia w batalionie pracy najbardziej lubiłem jeść chleb bo go było mało y, Potem różnie bywało. Teraz nie mam jakiegoś ulubionego dania, ale muszę powiedzieć, że lubię parówki, tylko nie polskie, wiedeńskie. Coś komicznego sprawia, że śmieję się do łez. Wygląda na to, że mam poczucie humoru. Nie łatwo się śmieje, ale nie, niekoniecznie z tego, co proponują mi różni rozśmieszacze w telewizji. Nie zastanawiam się nad tym. U niektórych i, i u kobiet i u mężczyzn wdzięk, naturalność, poczucie humoru, wiedzę też. Ale Jujazowskich. Nie zastanawiam się nad przyszłością. Myślę tylko o dniu jutrzejszym. Myślę, że nic nie mógłbym zmienić w swoim życiu, bo to jest po prostu takie wyznaczone dla mnie to, co robię. Z sobą jest bardzo trudno walczyć. Moje tęsknoty są związane z ludźmi, którzy odeszli, byli młodzi i piękni. <tryk z> Tęsknię e, za młodością pań, które już są stare. <tryk z tęską>